Maneczka Grechaj, witam was bardzo serdecznie. Kochani, zapraszam was na bardzo ciekawy opening, bowiem jest to taki, jak ja to nazywam, opening skruchy. A o co chodzi? Otóż popełniłem błąd. Trzeba się do popełniania błędów umieć przyznawać. I ja popełniłem ten błąd poprzez niekupienie żadnych paczek z ostatniego dodatku. Mam tu na myśli Rastakan Rumble. Przez co moi mili najmilsi? O, moje konto troszeczkę w jakiś sposób oberwało, tak? Zacząłem sprzedawać goldy, zacząłem mieć problemy z dustem i jeszcze całej kolekcji nie mam. Cóż mu uczynił? Po prostu ogarnąłem dodatkowe paczki. Tutaj Amazon końcy się kłaniają, więc dzięki, że można je taniej kupić przez Amazona końcowego. No i co? Co też warto zaznaczyć? Dodatek Rastakan Rumble jest świetny. I powiem szczerze, że trudno jest przewidywać, który z tych dodatków, poczekajcie, to licznik tutaj. Paczek będzie aż 80. Będziemy zliczać. Na wiasie będą goldy. W sensie plus jeden i tak dalej. No. I co? I w momencie, gdy wychodzi nowy dodatek, trudno jest oczywiście określić, jak dobrze będziemy się bawić tym dodatkiem, tak? Trudno jest powiedzieć, w jaki sposób będzie wyglądała meta. Najczęściej potrzebujemy od dwóch tygodni do nawet dwóch miesięcy, tak? A jak jeszcze po wyprowadzeniu nowego dodatku wychodzą nam moi mili najmilsi jakieś patche, balance patche, czy to w ogóle po prostu zmiany, no to wtedy tym bardziej jest jeszcze trudno nam się dostosować. Ale jeżeli chodzi o zrób Rastakana, to biję się tutaj w pierś. Powiem szczerze, że totalnie źle na tym wypadłem, że tych paczek nie kupiłem w preorderze, ani z portretem, którego miałbym do szamana. Będę następnym razem bardziej sensownie podchodził do tego, jak będę kupował paczki. Jak będę wchodził do nowego dodatku. No bo zobaczcie. Blizzard, też w tym wypadku Activision Blizzard, wymyślił tę grę w taki sposób, że no, ci z nas jakieś powiedzmy 30-40 euro co kwartał. To jest droga gra, to jest bardzo droga gra karciana, ale mamy dużo możliwości farmienia za darmo, tak? Jejku, beznadziejnie tutaj idzie, w ogóle chyba zużyjemy pika więcej, nie zaznaczyłem go. Mam już bardzo dużo paczek, 11 w sumie i nie mam nadal żadnej legendy. No dobrze, ale idziemy dalej, tą myślą. No i jeżeli będziemy chcieli wydawać na Hearthstone'a jakieś 100 euro, tak powiedzmy rocznie, to nie są to małe pieniądze. Kupujesz jakąś grę, nawet w wersji kolekcjonerskiej. O fajnie, Shirvala się przyda. Akurat powiem szczerze, że troszeczkę na nią polowałem, bo gra w OTK Paladynie. Nawet obok portretu jeszcze. Jest naprawdę nieźle. No i uważam, że Hearthstone, szczególnie piękna paczuszka. Szczególnie w dobie takich karcianek jak właśnie Artifact, Gwint, czy nawet Death Legends. Nie wspominając też o Shadow wersji, który ma świetną opcję praktycznie darmowego wspierania. jest jedną z najdroższych karcianek na rynku. No, zaraz obok Magic Gathering Arena. Bo MTGA, owszem, możesz poświęcić kupę czasu na farmienie golda, farmienie kart, jakieś dodatkowe eventy. Ale możesz też równie dobrze położyć ten hajs na stół i za powiedzmy 400 dolarów święt twierdzić, że będzie pokaźną kolekcję i co najmniej dwa grywalne deki w standardzie. Gdzie w Hearthstone'ie o czymś takim pomyśleć nie możemy. Jeżeli przez 3 dodatki w skali roku kupisz za 400 dolarów paczki, uważam, że nawet 1/3 kolekcji nie będziesz miał przygotowanej i możliwe, że jeden Flash Góra, dwa grywalne deki, szczególnie takie topowe, pełne legend, powiedzmy. Chociaż to oczywiście różnie jest, tak, bo obecnie topowym dekiem można nazwać nawet od Paladyna, który po nerfie level upa przeżył. Frostwurf, ten Warlordy są grywalne,
To jest w ogóle kosmos. O, legenda złota. Ale ten lęk to tak trochę ten, trochę tak sobiutko, że on pokazuje, co mam na myśli. Obecnie gram takim, czy testowałem takiego od Paldyna. Tutaj macie decklistę. I działają w nim warlordy, nie? No, ale z drugiej strony, jakbyśmy chcieli sobie pograć takim mekatun warlockiem, który ma trochę tych legend, to raczej byśmy go nie zrobili. Nie jest to topowy deck, ale taki dosyć wesołkowaty. Też jest parę decków, które tych legend wykorzystują w obecnym mecie. Taki od Dragon Warrior, którym świetnie mi się gra, również całkiem nieźle. No, to docelowo tego dustu trochę potrzeba. Zakładając, że będziemy otwierali, nawet optymistycznie myśląc, moi mili najmilsi, zakładając, że będziemy otwierali 30 na 30 paczek jedną legendę, to uważam, że jest bardzo trudno zebrać dust, szczególnie nowym zawodnikiem. No i właśnie, jeżeli tutaj jesteś, mój drogi nowy widzu, chyba tak, widzko, też może być, to polecam ci zapamiętać o jednej zasadzie w Hearthstone'ie. O tym często powtarzam i to też wam ułatwi możliwość zarabiania, tudzież rozwijania swojej kolekcji, mądrego zarządzania tą kolekcją. O co chodzi? W sklepie są dostępne różne rodzaje dodatków do kupienia, tak? Możecie kupić je za 10 paczek, możecie kupić je za 7 paczek za 15, 40 albo 60 w sklepie. Tutaj też można sobie wybrać za golda. Tutaj w tym wypadku podwójnie klikając można sobie wpisać to właśnie 10 paczek. I oczywiście 1000 golda nie mam w tym momencie. Stąd chyba nawet niedawno otwierałem za jakieś 2000 golda. Bo zacząłem grać Wilda. No, ale do czego zmierzam? 10 paczek dodatku, którego nie otwieraliście, ma gwarantowaną legendę. Wiele osób o tym nie wie, dlatego o tym informuję. Jeżeli nie otwierałeś nigdy paczek z Ungoro, zacznij sobie zapisywać, ile kupiłeś tych paczek. Czy to było 5 czy 6, bo w tych kolejnych 5 paczkach, przy założeniu, że kupiłeś 5, będziesz miał gwarantowaną legendę, jeżeli jeszcze ich nie otworzyłeś. Polecam kupować je sobie właśnie po 100 golda. Nie od razu 10, tylko właśnie odkładać tak golda, że jak nie chcecie grać aren, to po prostu otwierajcie paczkę jedną, drugą zapisana. Dobra, otworzyłem 3 paczki. Okej, czyli zostało mi jeszcze 7 bez legendy, tak? I następny dodatek, W taki sposób rozwiniecie sobie swoją kolekcję. To jest bardzo, bardzo spoko, bo wiele osób sobie z tego sprawy nie zdaje, że właśnie możecie mieć gwarantowaną tą legendę w pierwszych 10 paczkach. Tak samo też czasami w Blizzard Shopie pojawiają się nam różne opcje na promocyjne zakupy. Wcześniej wspomniałem o Amazon Coinsach, to też jest dostępne. Ogólnie przez Amazon Coins możecie po prostu za pośrednictwem Amazona kupić taniej, ale trzeba tych coinsów kupić więcej itd., itd. To są różne tematy na ten temat w tej kwestii, ale jeżeli chodzi o kupowanie bezpośrednio ze sklepu Blizzarda, do którego oczywiście też zachęcam, to często zdarzają się nam jakieś fajne przeceny. Tutaj na przykład za 40 paczek, zobaczcie, po 10 każdego dodatku, których mogliście nie otwierać, macie za 25 euro, to jest świetna opcja. Zobaczcie, od razu jeszcze kolejna zniżka, kolejna możliwość przycebularzenia, kolejna opcja naszej polskiej oszczędności. Voilà. Koniec. Nie płacę w euro. Będę płacił za dziki zestaw w dolarach. No, przelicznik euro a dolar do złotówki jest całkiem korzystny dla nas. Oczywiście teraz dolar troszeczkę mocniej stoi. Nagrywam to wideo w styczniu, 11 stycznia 2019 roku. Ale miejcie świadomość tego, moi milne milsi, że w taki sposób się oszczędza w sklepie Blizzarda i to jest zgodne z prawem, w żaden sposób nie ściemniacie, że jesteście nagle z Ameryki, po prostu płacicie złotówkami w dolarach. Z przelicznikiem właśnie takim. Więc tutaj już zaoszczędziliśmy, więc to jest naprawdę dobra opcja, bo za 40 paczek najczęściej w sklepie płacimy 50 euro. A tu mamy nawet z Wilda, którego byście nie grali, 25. I uważam, że to warto kupić ze względu na to, żeby rozwinąć swoją kolekcję, jeżeli właśnie tego jeszcze nie robiliście. Tym bardziej, że cena jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo korzystna i dostępna to jest tylko do 22 stycznia.
To jest minus tego zestawu, więc spieszcie się, jeżeli jeszcze zobaczycie ten filmik w czasie, gdy ja go opublikuję. Dajcie znać też oczywiście, jak wasze openingi poszły, jeżeli w taki sposób działaliście. No i co też wam powiem więcej. Zarządzanie swoją kolekcją najczęściej dla osób, które tej kolekcji jakiejś dużej nie mają, uważam, że powinno też zmierzać do niezbierania złotych kart. Jak widzicie właśnie złotą kartę, to po prostu ją pułujcie, pendas będziecie mieli. Nawet z tych dodatków wildowych, tak, jak otworzycie, o, co się spodobało, nawet z tych dodatków wildowych, jak otworzycie, pendas wam się przyda. No, osobiście popełniłem bardzo duży błąd, kiedyś spływałem sobie całego wilda. W życiu nie będę tego robił raz jeszcze, odradzam. Bo do tego Wilda często się wraca i bardzo przyjemnie się wraca. Ja na przykład w styczniu tego roku wróciłem za namową Blizzarda, bo Blizzard powiedział, że ej, słuchajcie, top 100 graczy będzie zaproszonych na turniej w dzikim formacie, a w którym to turnieju będziemy dawali wam do wygrania 30 tysięcy dolarów. No fajnie. Top 100 graczy idzie na playoffy, w połowie lutego będą grali turniej, mówię, będą, bo ja raczej już tutaj chyba, no zobaczę, powalczę jeszcze na koniec miesiąca, ale mimo tego, że jestem full-time streamerem, to ostatnio dużo z Hearthstone'em nie nerdzę, w sensie kiedyś potrafiłem nerdzić po 8, nawet 10 godzin na dobę, a teraz 3 godzinki. I tam moi widzowie zawsze starają się mieć jakąś dodatkową jeszcze aktywność w kategoriach, ej no, zmień grę, pograjmy w tamto, pokaż tamto i wiecie, no nie mogę tylko siedzieć w Hearthstone'ie, tak? Owszem, jestem streamerem karcianym, ale tak jest, zwał jak zwał. W obecnym Wildzie mamy taką sytuację, że warto jest grać, warto jest do niego wracać. Podejrzewam, że takie turnieje, takie akcje będą się działy co jakiś czas. To świetna inicjatywa, uważam, że taką inicjatywę mogliby zrobić też nawet w standardzie. Że co jakiś kwartał, na przykład na ten miesiąc przed nowym dodatkiem zawsze jest taka kaplica, no nie? Że nie chce nam się grać, że już jest nuda, czekamy na nowe karty, znowu odgrzewany kotlet, no wiecie, to jest standardowo, to już przebyliśmy to non-stop. To wtedy właśnie mogliby rzucić, hej, słuchajcie, top 100 nawet będzie walczyło o 10 tysięcy dolarów. Musi być to 30 tysięcy, 50 czy jakieś wielkie, wielkie kwoty. Nawet taka drobna, symboliczna kwota i ludzie już będą mieli motywację do grania. A tak to w połowie stycznia 2019 roku Blizzard jeszcze nie wie, w którą stronę będzie szedł ten sport. Robią nam jakieś ankiety, nie wiem, czy widzieliście, czy dostaliście takiego maila, ale jako gracze Hearthstone'a moglibyście dostać taką ankietę do wypełnienia. Pytają nas o to, w jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami odnoszącymi się do wartości kart w Hearthstone. Pakiety kart są dostępne w adekwatnych cenach. Jak te pieniądze, które wydaje Hearthstone, gra zapewnia mi dobrą zabawę. Gracze muszą wydawać pieniądze, żeby móc konkurować z innymi w Hearthstone. To trochę pay to win. Co w tym wypadku? No nie zgodzę się, absolutnie. Hearthstone taki nie jest. Hearthstone możecie sobie wydać hajs i przyspieszyć to zbieranie. No ale zobaczcie, Blizzard puszcza nam taką ankietę. Znawiają się nad przyszłością e-sportu. Jeszcze oni mnie informują. Punkty HCT już nie istnieją. To jest taki turniej, który mógłby w jakiś sposób pobudzać ladera, że top 100 ladera gra o coś, a nie tylko o kryształek, który nic im nie daje. Miałoby sens. Ssać Blizzarda na 12 miesięcy, fajna paczka. Ssać Blizzarda na 12 miesięcy opłacenia turnieju powiedzmy za nawet 10 tysięcy euro. Galibyście? Ja bym się jarał. Osobiście miałbym większą motywację, żeby zagrać realne pieniądze. Jejku, gramy sobie w karty w wersji digital i jeszcze możesz wygrać realne pieniądze. Taki młody człowiek, nie wiem, w wieku 17 lat nagle przynosi mamie: mamo, zobacz, 5 tysięcy dolarów wygrałem grając w karty, a ty mi nie pozwalałaś grać przy komputerach. Komputer not i znowu w ten komputer grasz? No. Trochę utrzeć losa można. Nie no, śmieję się oczywiście, kochani. Ale tak sobie dywaguję troszeczkę dalej. Tutaj przykład akurat z Hearthstone'a jest śmiechowy, bo czy to nawet Fortnite, który bardzo mocno się rozwija też pod względem e-sportu, czy już nie wspomnę o szlagierach w stylu CSGO, LOL. To tam można też więcej zarobić, ale no skilla dużo potrzeba. W Hearthstone'ie skill owszem, ale szczęście też ci się przyda. No i nagle pyk,
skyrolował, wygrał turniej i zarobił pieniądze. Nie jeden by o tym pomarzał. Pamiętam kiedyś, jeżeli chodzi o właśnie sportowe przemyślenia, jeszcze nie będąc streamerem, z pół roku trafiłem do teamu DGPX, Digital Paradox, pozdrawiam serdecznie z tego miejsca, z którego to później przetransformowałem się do Alsem Teamu, w którym jestem do dzisiaj. Ale nie już jako e-sportowiec, tylko jako bardziej influencer, jako streamer. Ale do czego zmierzam? Pamiętam, że miałem taki okres, w którym przez pół roku zarabiałem sobie jakieś 100 do 150 dolarów, grając w karty. Przypadając się po prostu do turniejów, niektóre wygrywając, niektóre kończąc top 2, top 4. I to były turnieje, które były ogólnie dostępne. Ja trzeba tylko świadomość, kiedyś był taki portal akurat, StriveWire się nazywał, ale oni chyba już teraz się zawinęli. Już jak to mawiają, skończyły się dotacje z Europy, z Unii Europejskiej, to nie Niemcy prowadzili. Jest mnóstwo turniejów, czy to na Battlefy, czy w ogóle na jakichś innych miejscach, w których możecie przytulić realne pieniądze. Nawet teraz w polskim community za inicjatywą Virtual House Gamingu, Virtual House Teamu, będzie turniej z pulą 500 zł. Jeżeli się przyjmie, to ten turniej na pewno będą chłopaki z tego miejsca robili jeszcze dalej, no nie? Scorpio też organizuje swoje ligi, też tam jakieś 20 euro można przytulić co tydzień praktycznie. Jest trochę osób aktywnie wspierających, fajna paczka, aktywnie wspierających polską scenę i rozwijających i mających pieniądze w taki sposób, żeby można było taki jakiś sposób sponsorować, tak? To już nawet nie tylko same osoby są prywatne, ale też firmy niektóre już też coraz bardziej się takimi bajerami interesują. W Magic the Gathering Arenie, którą wcześniej wspomniałem, ogłosili, że będzie pula 10 milionów dolarów na turnieje karciane, ogólnie pod szyldem Magic the Gathering, czego tam oczywiście w arenie też będzie się działo, tak? W Artifakcie lada moment ma być announcement na milion dolarów turniej. Zobaczymy, czy Artifakt się ożywi, bo jak dzisiaj patrzyłem na statystyki Artifakta, oh my god, ja nie wiem, co ci twórcy robią, ale prawda jest taka, że no jak na szyję poszła oglądalność Artifakta i grywalność. Zaczęli od 60 tysięcy w hypiku, jak wyszła gra, a teraz gra w niego 42 minuty temu 2000 osób. I jeszcze miesiąc temu tych ludzi było 11 tysięcy. I nie za bardzo rozumiem, co robi Volvo, ale przypomina mi się niestety nienaturalna śmierć, ale wymuszona cudownej karcianki Might and Magic Duels of Champions. No w końcu legenda i śmierć MMDoka. Ale Hirek the Bat to tak przeciętnie. Nie wiem, czy to dziś gdziekolwiek gra, to nie daścik będzie. No, ale co tam chciałem właśnie powiedzieć, co starsi karciarze, tak? Ale ci młodsi też w sumie mogli jeszcze grać, bo to dawno było. Pamiętają czasy Mighty Magic Duels of Champions, które rewelacyjnie było prowadzone w becie. Jak z tej bety, powiedzmy, że zaczęło wychodzić, nagle Ubisoft uśmiercił tę karciankę, bo za bardzo ją sycił hajsem i... Znaczy chciał z niej sycić pieniądze, się wszystko popsuwa. I tutaj akurat, jeżeli chodzi o Artifakta, mam podobne mniemanie, bo uważam, że produkt jest genialny, świetnie się w niego gra, jest bardzo grywalny, dla mnie karciarza oczywiście, ale jest źle prowadzony. Była osoba trzyma ten produkt w ryzach i dziecko Richarda Garfielda, czyli twórcy też naszej królewskiej karcianki Magic the Gathering. Fajna paczuszka. Nieźle. I twórcy mają taką sytuację, w której po prostu robią fajne dziecko, tak, tych karcianek i oddają je do zarządzania innym osobom, tak, nie mają na to wpływ dalej. To samo jak pan Andrzej Sapkowski sprzedaje prawa do swojego dzieła, będzie golden, do świata Wiedźmina, a później... Słuchajcie, no kumacie, no nie? Tutaj już nie będę bajtował w tej kwestii. Za dużo wpływu nie mają, no nie? Na to, co tam dalej się dzieje. Czy
to dobrego czy też złego. Tutaj w przypadku Valve i Artifacta uważam, że... no totalnie źle jest ta gra prowadzona. Mieli Falstaff, zaliczyli Falstaff, później wprowadzili w grudniu dwa patche. Z połowa stycznia my nic nadal nie słyszymy, oni są na jakichś wakacjach czy co, nie wiem, czy zabalowali. Wracają z Sylwestra przed roku czy co. No, nie pojmuję. A pewnie już jak będziecie oglądali ten filmik, to będziecie wiedzieli, jaka jest przyszłość Artifacta, ale dla mnie niestety nie rysuje się w kolorowych barwach i mam z tym duży problem. Bardzo, bardzo lubiłem w tę grę grać, ale od ponad tygodnia jej nie włączyłem. No to tą pustkę spełnił Magic the Gathering Arena. Też fajnie mi się gra, ostatnio też było bardzo dużo widzów na tej grze. No oczywiście Hearthstone, gdzie prym jest najbardziej popularny, najprzyjemniejszy dla oka. Nawet osoba, która nie wie, o co chodzi w Hearthstone, patrzy na niego 5-10 minut i już łapie, że o dobra, to tak działa, to tak działa. To jest właśnie siła Hearthstone'a. Tylko o co chodzi, jeżeli chodzi o przyszłość Hearthstone'a? Uważam, że Hearthstone, kochani, musi diametralnie zmienić swoje podejście do trybów gry, które nam dają. Kurczę, tak bardzo chciałbym tą złotą legendę, ale cieszę się, że jest hakar. Zobaczcie, mamy 2019 rok. W Hearthstone zacząłem grać w 2013 w grudniu. 6 lat temu, powiedzmy, już rocznikowo, no nie? No nie dodawajmy sobie, 5. I kurczę burcze, dodało się tylko to. No come on! Tavern Brawl. No dobra, doszły jeszcze Soul Adventures. No ekstra, świetnie. Nawet ludzie, którzy budują swoją kolekcję, czasami się denerwują, że muszą przechodzić po raz kolejny przygodę. Minus Rastakana, którego tak wychwaliłem na początku, jest taki, że za przejście przygody Rastakana nie dostajecie nic, tylko rewers. Jak ten nowy, świeży gracz może się zachęcić do tego, ej, przejdź sobie ten single player, przejdź sobie tą przygodę z Rastakanem, tak? Z tymi trollami, tymi czempionami. Rób to. Ja już to zrobiłem oczywiście, ten rewers mam, ale... dobra. Ten rewers mam, ale powiem wam szczerze, że... no to nie jest tryb, którego oczekujemy, tak? Dlaczego Might and Magic Duels of Champions tak fajnie wspominaliśmy? Bo tam było dobrze ogarnięte... była dobrze ogarnięta zabawa, jeżeli chodzi o tryby. I był tam też tryb, którego mi bardzo brakuje w Hearthstone, czyli taki tryb turniejowy. Na przykład, inwestuję 100 golda, arena kosztuje 150. Inwestuję 100 golda i walczę z 8 innymi graczami, którzy są na podobnej randze jak ja. Bierzemy jeden deck i tym jeden deckiem sobie walczycie. Takie top 8, tak? Przegrywasz, odpadasz, straciłeś 100 golda. Wygrywasz, przechodzisz dalej. Grałeś turniej, dostajesz 500 golda. Dostajesz 300 golda, no whatever, podzielają to w jakiś tam fajny sposób. No kurczę, grałbym. Albo sytuacja, w której to oczywiście byłoby trudne do zaimplementowania, ale jejku, jakie to byłoby innowatorskie, jakie to byłoby rewelacyjne, jakie to byłoby świeżutkie, jak chciałoby się grać. Sytuacja, w której gramy sobie giereczkę, tak? Gramy sobie giereczkę i celowo tutaj w standardzie gram, więc wezmę na ranket. Czekam na casual, ale wezmę na ranket standardowy, bo tu no nie zagram. Po prostu nie zagram nigdy, o, tego warriora weźmiemy. Wierzyłem, że nie znajdę nikogo. I nagle ta nasza plansza zamienia się w predefiniowane miejsce, które ma... tu Headed Giant to jest nazwa z Magica, nie? Które ma dwóch bohaterów. Dwóch bohaterów, tutaj z kumplem grasz. Po tej stronie, w tym miejscu. I tutaj po prawo są dwa portrety. Nie byłyby maksymalnie fajne. Sądzę, że można byłoby coś takiego zaimplementować. Po prostu nic więcej nie zmieniasz, tylko dodajemy dodatkowego bohatera, który ma 30 HP.
i macie wspólny board 7x7. No przecież to byłoby tak piękne. Dodałoby świeżości do naszej gry. A tak to od 5 lat gramy standard. Później doszedł Wild. Wbijamy sobie kryształek, który czasami coś dawał, czasami nie. Teraz jest totalna wywałka na to. I w momencie, gdy coś takiego tutaj robimy... Więc tym walnięciem tarczy pieczętuję moje słowa i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości coś się zmieni z tymi naszymi trybami gry. Która daje dobre pieniądze Blizzardowi, więc wątpię, żeby uśmiercili go tak jak Hotsa pod względem sportu czy jakimiś tam innymi bajerami. Chociaż pani Amrita Ahuja, czyli dyrektorka finansowa firmy Activision Blizzard, która jest odpowiedzialna za Blizzardowe finanse, martwą. Do zwycięskiej drużyny. Raczej Hearthstone mocno się nie zmieni. Ten schemat co kwartał dodatek, 3 dodatki w roku, hajs, promocja, tańsze paczki, droższe paczki, preorder, bohater za preorder i takie tam inne głupoty im się sprawdzają. My to kupujemy, my to łykamy po prostu jak pelikan. I wydaje mi się, że dopóki będziemy kupować te rzeczy, do czego bojkotu zachęcałem i żałuję, przepraszam, dopóty ten Hearthstone się nie zmieni i uważam, że dobrze, że się nie zmieni. Pod tym względem oczywiście, że będzie taki stabilny, że będziemy mieli karciankę, która już z góry jest ustalona. Ale Hearthstone bardzo dobrze się zmienia w takich minimalnych kwestiach, czyli wchodzą balans patche częściej, dają nam jakieś fajne promocje, możliwe, że rozwiną fajniej e-sport, tak, to by było super. No i życzę tego nam wszystkim, nam karciarzom, nam wielkim fanom Hearthstone'a w tym wypadku. Podejrzewam, że większość z was tutaj oglądających ten film lubi Hearthstone'a. Daje nam nadzieję na to, że możliwe, że się zmienią jeszcze jakieś tryby gry. Ja bym widział tego Tuchel Giant'a. Owszem, zaraz obok jakiegoś tam trybu... albo nie wiem, Tuchel Troll, coś takiego. Też do raz taka można byłoby porobić. Że po prostu z kumplem pograć, taki jeszcze większy multiplayer, no nie? Jest was... Teamujecie się i dwóch na dwóch. Super by było. Życzę nam tego bardzo, żebyśmy trochę mieli zmiany w Hearthstone'ie, troszeczkę odświeżenia tej gry, żeby było więcej trybów gry. Widząc na inne karcianki, jak są cudownie prowadzone, pozdrawiam tutaj dla Shadowverse'a, który w Europie jest bardzo mało znany, mało się przyjął, tak? Ale naprawdę świetnie, jak patrzę, jak Japończycy prowadzą swoją karciankę, to aż po prostu gały z oczu mi wychodzą. Z kolei no, smutam się, jak ja patrzę na Valve'a, tak, i Artifact, no Gwint już troszkę lepsze kroki robi. Mam nadzieję, że ta polska karcianka wybije się na świecie, ma ku temu potencjał. To jak zwał, w naszym kochanym Hearthstone'ie muszą zajść zmiany, mam nadzieję, że zajdą te zmiany delikatne, w kategoriach oczywiście nie niszczenia tego, co już zbudowali, co im się sprawdza. No i long live the queen, king, long live the king, mam nadzieję, że z Hearthstone'em będzie się nam długo i przyjemnie grało. No ta karcianka naprawdę jest tego warta, jeżeli się denerwujecie na niego, wkurzacie się za to RNG, za które zresztą płacimy co jakiś czas, to w niego nie grajcie wtedy, wyłączcie sobie grę. Ja średnio mam taką bazę, że gram 2-3 godziny w Hearthstone'a, jeżeli mi się gra przyjemnie, to gram dalej, do momentu pierwszego solidnego tilta wyłączam grę i zmieniam. Polecam takie podejście, chociaż wielu z Hearthstone'a zrobiło sobie grę tak zwaną kibelkową, tudzież w transporcie jedziemy, to sobie